Jakiś czas temu nagrałem dla Was odcinek, w którym pokazywałem, jak z oryginalną japońską konsolą Famicom współpracuje stacja dyskietek Family Disk System. Dzisiaj natomiast pokażę Wam coś, co może taką stację dyskietek zastąpić, zresztą nie tylko stację. Dzisiaj taki oto cartridge, dzięki któremu uruchomicie na oryginalnym japońskim Famicomie, na oryginalnym NES-ie przez przejściówkę i na kilku innych sprzętach gry zarówno dyskietkowe, jak i gry kartridżowe. Także dzisiaj chiński klon kartridża Everdrive N8. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, parę słów od partnera tego odcinka. A naszym partnerem jest tradycyjnie firma PCBWay, dostawca i producent wszelkich rozwiązań związanych z projektowaniem i produkowaniem customowych płytek PCB, ale także ich składaniem i sprzedażą jako już gotowy produkt. Jeśli chcecie się zapoznać z ofertą tej firmy, zapraszam na ich stronę pcbway.com, gdzie po rejestracji otrzymacie kupon na $5, który wystarczy Wam do produkcji 5 takich płytek PCB. Polecam tą firmę Waszej uwadze, a my wracamy do tematu odcinka. Cześć, tu Bork, Retrogralmia. Witam Was serdecznie w Wrocławskim Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery, którym tym razem jestem naprawdę. Nie nagrywam na green screen, jak to zwykle robię, ale wybrałem się do prawdziwego naszego muzeum, do którego Was serdecznie zapraszam. Dzisiaj, tak jak mówiłem, chiński klon kartridża Kirza Everdrive N8, którego tutaj zaprezentuję Wam możliwości. Jakiś czas temu raz już taki kartridż kupiłem z Chin, ale niestety kupiłem jakąś prawdopodobnie uszkodzoną wersję i dlatego odradzałem Wam kiedyś w shorcie jego zakupu. Oczywiście AliExpress i dobry Chińczyk zwrócił mi pieniążki i jakiś czas później kupiłem nową wersję tego kartridża i ta działa już doskonale. Co musicie wiedzieć o tym kartridżu? Po pierwsze, musicie wiedzieć, że jest to klon. Jest to brzydko, tak prawdę mówiąc, piracić czyjąś pracę, ale no bądźmy szczerzy, ten klon kosztuje w tym momencie około 250 zł, przy czym zakup oryginalnego kartridża tego typu to jest w tym momencie koszt 600-700 zł, przy czym tak naprawdę tego kartridża w wersji N8 chyba już raczej kupić nie możecie. Teraz jest dostępna wersja N8 Pro i ta kosztuje po doliczeniu VAT-u, przesyłek i innego typu rzeczy prawie tysiaka. Poza tym jest strasznie trudno dostępna. Dlatego ja też zdecydowałem się na chiński klon. Ten klon ma swoje ograniczenia, o nich też oczywiście powiem później, ale na początku sprawdźmy, jak on działa. Jedno, co musicie wiedzieć, to że klon ten jest oryginalnie przygotowany pod Famicoma, czyli pod japońską wersję konsoli NES, konsoli Nintendo. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie też sobie kupić za takie same pieniążki wersję NES-owską, przy czym wersja NES-owska ma jeden minus. Wersja NES-owska nie wchodzi do Famicoma, czyli nie może Wam zastąpić stacji dyskietek, a wersja Famicomowa oczywiście wejdzie Wam do NES-a, jeśli zastosujecie odpowiednią przejściówkę, co zaraz pokażę, ale na początku co? Na początku włóżmy sobie to do NES-a. Odpalmy system. No i jak widzicie na monitorze, ja mam tutaj czarno-biały obraz, bo ten monitor nie obsługuje systemu NTSC, ale na szczęście na grabberze kolor jak najbardziej istnieje. Jeśli chodzi o menu tego kartridża, to osoby, które chociaż miały jeden kartridż od Krixa, czy to oryginalny, czy wersję piracką, to wie, jak to menu wygląda. Ja na kanale Retrogalnie opisywałem już tych kartridży z kilka rodzajów. Chodzenie po tym menu jest proste i oczywiste. Góra i dół to chodzenie po katalogu, A to wejście do danego katalogu, B to wyjście z danego katalogu. Możemy też, wciskając przycisk Select, zobaczyć sobie opcję i jaką wersję posiadamy kartridża. Tutaj mamy wersję OS13, BIOS w wersji 5, CPLD w wersji 2 i praktycznie wszystkie chińskie klony, jakie spotkacie, mają dokładnie taką wersję systemu. Jeśli znajdziecie na AliExpressie coś droższego niż 250 zł i na przykład prezentujące się Wam jako N8 Pro, to spójrzcie, czy czasami nie ma wśród obrazków, nie ma wśród zdjęć właśnie informacji o wersji danego produktu. Jeśli będzie to też 13.5.2
i ta sama data, to musicie wiedzieć, że to nie jest żadna wersja Pro, tylko wersja normalna. Zresztą w ogóle, jeśli dobrze kojarzę, wersji N8 Pro od Chińczyków jako klona nie kupicie, tylko musicie kupić oryginał od Krixa. Drugą ważną rzeczą, jaką możemy tutaj zobaczyć, to możemy sobie zobaczyć, jakie są obsługiwane mapery przez ten kartridż. Co to są mapery, pewnie wiecie. Mapery to tak naprawdę rodzaje układów wspomagających, które znajdują się w kartridżu, które zwiększają jego możliwości, głównie zwiększają jego pojemność. Tutaj obsługiwane jest 116 maperów na, jak widzicie, około 246. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Moglibyście spojrzeć i powiedzieć, że to jest mało, ale nie, to nie jest mało. To naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Na polskim rynku bardzo popularny jest Krzysiokart. Tych maperów obsługiwanych przez Krzysiokarta jest 8, 9, 10, dokładnie nie pamiętam. I te, powiedzmy, 10 maperów ma pokrycie w około 85% tytułów gier, jakie wyszły na Famicoma, jakie wyszły na NES-a. Natomiast te 116 maperów, jakie tutaj są obsługiwane przez ten kartridż, to jest tak naprawdę 90 kilka procent gier, jakie wyszły na NES-a. 90 kilka procent tytułów gier, jakie wyszły na NES-a. I szczerze, to tutaj sprawdzałem, jakie mapery są nieobsługiwane albo są obsługiwane słabo i to są naprawdę pojedyncze przypadki jakichś głównie japońskich gierek. Także te 116 maperów to jest naprawdę dużo, aż za dużo. Oczywiście dla osób, które by chciały mieć obsługę wszystkich maperów, jakie istnieją, ich też nie jest 246, tylko też 100 kilkadziesiąt, no to dla tych osób to trzeba polecić N8 Pro, ten oryginalny kartridż, który kosztuje, jak mówiłem, teraz już pod 1000 złociszy. Ale jeśli kupicie sobie ten kartridż, to będziecie ze świecą szukać gry, która wam nie pójdzie. A, być może jeśli sobie kupicie ten kartridż, ale nie będzie to konkretnie ta sztuka, to tutaj będzie trochę inna liczba, która się może tam różnić plus, minus kilka. Jest to związane z tym, że od czasu powstania tego klona społeczność dodała obsługę kilku maperów i można sobie ściągnąć z archive.org trochę bardziej rozszerzoną wersję software'u i wgrać na ten kartridż. Ale uwaga, nie możecie wgrywać na ten kartridż oryginalnej wersji produkowanej przez Krixa, bo on w pewnym momencie słusznie zresztą się wkurzył i po wgraniu najnowszego softu oryginalnego ubijecie ten kartridż klon. Także nie instalujcie oryginalnego softu. Najlepiej, jeśli nie chcecie nic popsuć, po prostu nie dodawajcie niczego do tego kartridża, jeśli chodzi o obsługę maperów. Nawet zapomnijcie o tym, o czym mówiłem. Zostawcie tą kartę SD, jaką dostaniecie od Chińczyka. Zostawcie taką, jaka jest. Najlepiej sobie gdzieś skopiujcie katalogi, w których znajduje się system. A katalogiem, w którym znajduje się system, jest katalog EDFC. Jego sobie skopiujcie i miejcie go tam w zapasie, jakby wam się karta SD popsuła. Jeśli chodzi o uruchamianie gier, tak jak mówiłem, wchodzimy sobie do katalogu, wybieramy wybraną grę i ją odpalamy. Select and start. Ten kartridż jest oparty jeszcze o tą starą technologię pamięci flash, która się troszkę tam zapisuje. Kilka sekund to musi potrwać. Akurat ta gierka nie jest taka duża, więc tutaj poszło to bardzo szybko, ale jeśli znajdziemy coś większego zaraz, coś większego, na przykład nowa sztuka Sam's Journey, wersja na PAL, to zobaczycie, że ona się trochę dłużej nam uruchamia. Notabene, jeśli chodzi o Sam's Journey, to jest jedna z tych gier, które mi na Krzysiokarcie nie poszły. Natomiast jak widzicie, na Everdrive N8, nawet na klonie, ona działa i to działa doskonale. Przy okazji wam powiem, że kartridż ten obsługuje zapisy stanów gier, no przynajmniej większość zapisów stanów gier. I ten zapis można wykonać dwojako, albo w samej grze, jeśli gra umożliwia zapis, to taki zapis się wykona. I wtedy, jeśli taki save wykonamy, to musimy pamiętać, by przed wyłączeniem konsoli nacisnąć raz reset. Ten reset spowoduje, że ten save przeniesie się z pamięci RAM konsoli na kartę SD i już sobie tam zostanie. Drugi rodzaj save'u, jaki ta konsola potrafi zrobić, to jest zrzut pamięci. Niestety, jeśli chodzi o działanie tego rodzaju zapisu, to tutaj bywa różnie. Zresztą sami zobaczcie.
Także spróbujmy sobie takiego save'a zapisać, tylko tutaj naskoczę na głowę temu potworku i zapis mam up i start. Ok, i zapis został dokonany i teraz powiedzmy, że chcę przejść trochę dalej i załadować, start i down. I teoretycznie załadowałem, ale jak widzicie, gra się dziepko tutaj popsuła. Bo to w końcu prostsza gra, więc może tutaj to zadziała. Ok, biegniemy sobie, spróbujemy zapisać. Ok, i to jest teoretycznie zapisane. Oczywiście też się pauza włącza przy okazji. I teraz co, spróbujmy wczytać. I też to za bardzo nie działa, także te save state'y na tej wersji kartridża działają mocno średnio, jeśli bym w ogóle powiedział, że wcale. Te save state'y tak naprawdę dopiero działają w wersji N8 Pro, ale o niej, jak już mówiłem, droga i trudno dostępna. Ale to jest jedyna rzecz, jaka nie działa. Natomiast chcę wam pokazać inną rzecz, o której mówiłem w ogóle, żeby was zachęcić do kartridża. Obsługa stacji dyskietek. Tutaj mamy Castlevanię. Wersja kartridżowa. I wersja kartridżowa, być może wiecie, być może nie wiecie, jest troszkę wersją zubożoną, jeśli chodzi o tą grę. Zubożoną dlatego, że nie ma na przykład dodatkowego kanału dźwiękowego, który jest na wersji dyskietkowej, bo stacja dyskietek, oprócz tego, że była stacją dyskietek w Nintendo, to także dodawała, o dziwo, dodatkowy kanał dźwiękowy. Natomiast korzystając z tego kartridża możemy odpalić wersję dyskietkową, czyli FDS, dyskietki, przy czym ta wersja chyba nazywa się Dracula w wersji japońskiej. Elegancko, emulacja stacji dyskietek. Musimy poczekać, aż się wygra ze stacji wirtualnej. I od razu widzicie, że jest inny początek. Mamy w ogóle save'y. Save'y na stacji dyskietek. I odpalamy gracza od początku nowego. I tutaj już słyszycie, że jest inna muzyka. A składając ten film, zorientowałem się, że tej różnicy w dźwięku praktycznie nie słychać, dlatego teraz posłuchajcie Metroida, gdzie jest to bardziej zauważalne. Ten dodatkowy kanał dźwiękowy emulowany jest na samym kartridżu, no bo w tym kartridżu jest dosyć spory procesor FPGA umieszczony. Nie jest to być może super najlepsza emulacja tego dźwięku, ale jest wystarczająco dobra, więc jeśli nie posiadacie stacji dyskietek, a chcielibyście sobie pograć w gry ze stacji dyskietek i chcecie mieć chociaż namiastkę tego dźwięku, warto sobie ten kartridż po to chociażby zakupić, żeby sprawdzić te dyskietkowe gry, bo gro z nich było w wersji dyskietkowych trochę inne od wersji kartridżowych, a część nawet gier Nintendo w ogóle na kartridżach nie wypuściło, które wcześniej były na dyskietkach. No dobra, mówiłem wam, że ten kartridż działa nie tylko z oryginalnym Famiconem, ale także z NES-em. Oczywiście jeśli chodzi o NES-a, to potrzebujemy przejściówkę. Przejściówkę z kartridża Famiconowego na przejściówkę z kartridża NES-owego. Te przejściówki są do dostania na AliExpressie, na eBayu, nawet czasami na Allegro. One kosztują 30-20 zł. Są dwa rodzaje takich przejściówek. Są takie szare, jak ja mam tutaj w ręku, i są takie podobne czarne. Ja osobiście polecam wam tą szarą wersję. Kiedyś kupiłem czarną i nie działała, czyli się trochę sparzyłem. A po drugie, ta szara wersja tutaj dzięki wycięciom dokładnie pokazuje, jak ma być kartridż włożony. W tej czarnej wersji tego nie ma, także wkładamy sobie kartridż do przejściówki, a następnie przejściówkę wkładamy do NES-a. U mnie tutaj za NES-a będzie robił Retron 1 HD, ale jeszcze muszę go zasilić. Retron 1 HD jest podłączony, ale nie uruchamiam go w wersji HD, tylko go uruchamiam w wersji wideo, bo nie chcę mi się kabelków za bardzo przełączać. I tutaj jedna bardzo ważna rzecz. Zarówno oryginał N8 i te klony to są kartridże, które pobierają całkiem dużo
prądu i one generalnie są przystosowane tylko do działania z oryginalnym Famiconem i oryginalnym NES-em. Na klonach najczęściej nie działają, bo te klony dają najczęściej za mało prądu. Natomiast jak tutaj możecie zobaczyć, włożyłem N8 do Retrona 1 HD i działa jak ta lala, można powiedzieć. Dodatkowo Wam pokażę ciekawostkę, uruchomię tą samą Castlevanię co przed chwilą, czyli uruchomię grę z dyskietki. No i niestety to tutaj nie zadziałało. Ale jeśli będziecie chcieli odpalić grę kartridżową, niech zresztą będzie tutaj ten Sam's Journey jako dobry przykład dużej gry kartridżowej, no to oczywiście jak najbardziej nam to zadziała i generalnie zresztą bez żadnego problemu odpalimy każdą inną dowolną gierkę, może tą z kartridża. Mam jednak jeszcze jedną konsolę, jest to taki typowy chiński Famicom i jestem ciekaw, czy na tym typowym chińskim Famicomie mi ten kartridż ruszy. Teoretycznie nie powinien, ale może ruszy, no bo to naprawdę bywa różnie. Przełączmy się. To jest wersja akurat taka dosyć współczesna Famicoma, Famiclona tak naprawdę, bo jest to wersja, która jest zasilana z USB. Więc może to spowoduje, że nam tutaj zadziała ta maszynka. Zaraz się przekonamy. Jak widzicie, niestety nie. No niestety nie. Klony famiklonowe, czyli takie popularne Pegasusy, nawet jak widzicie te całkiem współczesne, bo to jest naprawdę bardzo dobry, współczesny klon konsoli Famicom. Nawet te współczesne klony nie są w stanie zasilić tego kartridża. Ale wyjątki, jak mówiłem, się zdarzają, bo jak widzicie Retron 1 HD działa z tym kartridżem. Jeszcze mogę sprawdzić z Retrona 1 AV, bo też mam akurat go przy okazji tutaj zabranego. Szybka podmianka na Retrona 1 AV, czyli tego Retrona, który kosztuje stówkę. Tak? Stówkę kosztował? Jakieś grosze. I którego polecałem, jeśli ktoś jest oszczędny. Przełóżmy tylko kartridż. Dobra. Zadziała, nie zadziała? Zadziałało. Jak widzicie, nawet działa ten kartridż z Retronem 1 AV, czyli z tym tańszym. Jeszcze spróbuję, może Anusz się uda załadować tą grę z dyskietki, bo wiecie, to naprawdę bywa różnie. Może tutaj jest wystarczająca ilość prądu? Chryste, panie, zadziałało. Nie spodziewałem się tego. Zadziałało. Oczywiście tutaj będziemy mieli zubożały dźwięk, ponieważ nie da się niestety do NES-a podłączyć tego dodatkowego kanału dźwiękowego, bo w porcie NES-a brakuje złączy audio, tych, które są w oryginalnym Famicomie, ale ku mojemu zdziwieniu to działa. To jest dla mnie naprawdę niespodzianka. Na Retron 1 AV działa emulacja stacji dyskietek, na Retron 1 HD nie działa, ale wiem, co może być tego powodem. Powodem może być to, że ten Retron 1 HD obsługuje zarówno NTSC, jak i PAL i możemy się przełączać między tymi dwoma systemami. Natomiast ten Retron AV, to jest bezpośrednio tylko i wyłącznie klon NTSC, czyli klon japońskiej wersji. Także bardzo możliwe, że ten klon NTSC jest bliższy oryginałowi od tego klonu, który posiada zarówno obsługę NTSC, jak i PALA. Także kurczę, jest kolejny plus, dla którego warto kupić Retrona 1 AV.
a ludzie się ze mnie śmiali, jak polecałem tą konsolę, ale widzicie, jest całkiem nieźle. Ale jak jestem już w muzeum, to jeszcze sprawdzę inne Famicomy, jakie posiadamy. Tutaj stary, dobry chiński Famicom. I na tym Famicomie, palowskim notabene, działa cartridge. A czy zadziała Castlevania ze stacji dyskietek? Działa. O dziwo, działa. Także ten na przykład klon, jak widzicie, dobrze współgra z EverDrive'em N8 w wersji nawet sklonowanej. A co ciekawe, mamy tutaj przecież wersję konsoli palowską. Wow. Ale mam jeszcze jednego Pegasusa do przetestowania. Tutaj na wejściu w muzeum mamy oryginalnego Pegasusa IQ502 i tutaj, to moi drodzy, nawet nie wchodzi cartridge. Jest złącze trochę inne. No nie, to jest kurde nie wchodzący cartridge. Coś kojarzę. No jak widzicie, chiński, polski cartridge mała. Natomiast AirDrive N8 nawet nie mogę go tutaj włożyć, bo fizycznie nie pasuje. Także moi drodzy, jak widzieliście, jeśli chodzi o obsługę EverDrive'a N8 na klonach Famicoma, na Famiclonach, na Pegasusach, to tutaj bywa bardzo, 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 bardzo różnie. Jeśli Wam się uda, możecie nawet odpalić stację dyskietek. Jeśli macie trochę mniej szczęścia, to możecie odpalić sobie chociaż wersje kartridżowe gier. A jeśli macie pecha, to nawet Wam się w ogóle ten kartridż nie uruchomi. Bywa tutaj naprawdę różnie, ale ogólnie, tak ogólnie i na zakończenie mogę chyba Wam polecić tego klona. Jak mówiłem, 250 zł, jeśli posiadacie oryginalnego Famicoma, to to jest must have, żeby pograć sobie w większość gierek, szczególnie tych, które wyszły tylko w Japonii i tych, które są na dyskietkach. No bez tego kartridża sobie po prostu nie pogracie, a zdobywanie stacji dyskietek to wiecie, że nie jest taka prosta ani tania sprawa. A jeśli macie NES-a, to możecie oczywiście spróbować sobie kupić ten cartridge w wersji NES-owej, w innej obudowie, ewentualnie zastosować jakąś przejściówkę, przy czym muszę Wam powiedzieć, że akurat ta przejściówka do NES-a nie pasuje, bo jest tutaj za gruba i do NES-a nie wchodzi, ale można też sobie kupić przejściówki, które jak najbardziej do samego NES-a oryginalnego się mieszczą, ale to już zostawiam w Waszej gestii. Także co, zapraszam do wsparcia naszego kanału, do odwiedzenia naszego Discorda i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam, Borg, Retrogralnia.